Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj w Złockiem. Witam, Pomorska Telewizja na Dobę, redaktor Sławomir Ziembiński. No jesteśmy tutaj, proszę Państwa, na takiej górze, gdzie tu jest cmentarz. Tutaj Wojciech Duda pochowany i Maria. Różnie tutaj są miejscowi. Bo to miejscowość Złockie, niedaleko Muszyny Zdrój. Michalik jest tutaj, proszę bardzo. Różne nazwiska, Majchrzak. Taki mamy cmentarz. Wąchała. Wąchała. I Drożdż Stanisław. Proszę bardzo, takie nazwiska tu w górach. Bołos. Buliszak Czesław, o. Pochowany. Ksiądz prałat Leon Zorek, o. Długoletni proboszcz parafii w Złockiem. W latach 47-93, proszę bardzo, jest tutaj Leon Zorek, ksiądz prałat. No tutaj generała Winczura, Jakub Kotas, różne nazwiska tu mają. A dlaczego jesteśmy tutaj? Ja tu specjalnie przyjechał. Ja dzisiaj jeżdżę rowerem, byłem w Słowacji, teraz jestem tu. Urban, Dobrzański, Sajdak, no Garbol. No takie to nazwiska mają, Bogański, Daniel. Bo jestem tu, bo tu jestem, proszę Państwa, bo tu dowiedziałem się, że tu jest cerkiew. Cerkiew, taki kościółek. W takim, byli tu kiedyś Łemkowie, ale teraz ten kościółek to był grekokatolicki, teraz już jest w naszych rękach chrześcijańskich i tutaj normalnie chrześcijańskie msze odprawiają. Jak słyszałem, mają go otworzyć, ale muszę czekać, bo o 18 dopiero będzie msza. Bo ja bym chciał zajrzeć do środka z tą kamerą, do tego kościółka. Idziemy dalej, zobaczymy go dookoła, obejdziemy. No jest tak z dołu, wcale byłem na dole, to jego nie widziałem, bo on tak zarośnięty drzewami dookoła, że w ogóle nie widać, że on tu jest. Aż się pytałem, nie wiedziałem, gdzie ten kościółek jest. On tu sobie stoi. Tutaj kapliczka cmentarna stoi, też drewniana. Kościół drewniany z wieżą. Tam jest dzwonnica jeszcze, widzę. Krzysztof Cebula. No w Gdańsku był taki ksiądz Cebula. Grobowiec kapłański, o proszę. I tu ksiądz kanonik Andrzej Klimek leży. Proszę Państwa, w parafii Złockiej. 93-20. A tu mamy, proszę Państwa, jakieś stare groby. Po rusku pisze. Wasilii Tiliszczak. Proszę bardzo, tu mamy Szost Aftan, Szost Barbara i Wasilii Barna. Jeszcze jemu pamięć. No i tutaj mamy też jakiś rosyjski ten krzyż. No. Paris. Jubilei. 845. 910. No. Naszy mu wieczna pamięć. Wieczna ja. No, więc tutaj jakiś taki poczetny kapituli Pieremoskoj, dekan Muszyńskiej i parocho z Locką. No to pewnie był jakiś miejscowy kapłan Łemkowski. Bo oni tutaj mieszkali. No tutaj widać, to jest kapliczka. Tu jeszcze jakieś krzyże pojedyncze są. I tak wygląda ten kościółek. No teraz jest rzymskokatolicki, już z tego co wiem. Dowiedziałem się od miejscowego tutaj górala, że tak powiem. Górala, tak to wygląda. Pięknie.
Piękna nasza Polska cała. Proszę bardzo, jak to ładnie. Jakie widoki stąd są śliczne. Idziemy dalej, zobaczymy dookoła, obejdziemy ten teren dookoła tego kościoła. Tutaj mamy ławki przed kościołem. No bo jak komuś gorąco, to może nam się pod kościołem siedzieć. Proszę bardzo. No i tutaj mamy już odpust Matki Boskiej Tułulickiej. No cerkiew tutaj takim napisane powstała w latach 867-1072. No, w typlu zachodnio-tymkowskim. Do 50 roku funkcjonowała jako parafia greko-katolicka. Na kościół rzymskokatolicki została zmieniona Najświętszej Maryi Panny. Przemianowano ją w roku 1951, czyli przed moim urodzeniem. Obiekt zabytkowy prawem chroniony. No tutaj mamy ogłoszenia parafialne. No a tu, proszę Państwa, no kto? Nasz Jan Paweł II. Proszę bardzo, jak ładnie zrobiona w gablocie stoi. Nawet w gablocie, żeby go tam nie podrapali. Jan Paweł II, proszę bardzo, tutaj w gablocie stoi pomnik. Modlitwa do świętego Jana Pawła. Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei, miłości. Pan Jezus obiecał, że cokolwiek jego imię poprosimy, to otrzymam. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski. Za wstawnictwem świętego Jana Pawła II wysłuchaj mnie, Panie. Amen. No i ja chciałem powiedzieć, że byłem na Słowacji dzisiaj i, proszę Państwa, no tam też Jana Pawła II widziałem. Ta pani, która tam mieszka, zaraz za granicą, miała obraz Jana Pawła II, papieża naszego. A tu mamy pamiątkę tysiąclecia chrztu Polski, 966-1966, proszę bardzo, też jest. No tak to ładnie wygląda wszystko. To jest tu, z dołu. Tutaj drugie drzwi były. Aha, tutaj już jest nieczynne, bo tu były drzwi. Z tego muru się wchodziło, ale tu jest mur zamknięty. Więc tędy się nie wejdzie. Znaczy wejść można, bo może drzwi otwierają, ale tutaj przejście z murze zamurowali kamieniami. I tak to wygląda. Tutaj zamknięte jest. Można nawet zewnątrz zamknąć. Proszę, proszę. I tak to wygląda, ten kościółek. Tu jest jeszcze coś. Stoi. Jakiś taki obelisk. Jest krzyż. Jezus. No i proszę bardzo. Tak to wygląda. Jezus na krzyżu, w takim starym obelisku. No piękny ten kościółek drewniany, no zabytkowy obiekt. 1800 tam w którymś roku zrobiony, zbudowany 57 chyba, 857, coś takiego chyba, jak pamiętam, czytałem przed chwilą. No a tutaj mamy piękną naszą Polskę całą, czyli miejscowość Złockie. Nie Złote, tylko Złockie. No, tam samochód stoi nawet w polu. Ohoho. Też można po polu jeździć. A tam się krowy paszą. O, proszę bardzo. Mamy tu bliżej krowy. Już widać, ile krówek ładnych. Brązowe, białe są. Idziemy tutaj dookoła. Więc mamy tu kościółek zewnątrz już. Rynna jest, tutaj każdy ma rynnę. Raz, dwa, trzy, cztery rynny są. No to było duże drzewo, ale ścięto. Dotyczy już było słabe. No i cmentarz, jesteśmy znowu koło cmentarza. Także piękna nasza Polska cała. I takie mamy kościoły też.
Tu głośniki mają nawet pewnie msza transmitowana jest na zewnątrz, zatem jak się wszyscy nie zmieszczą do kościoła, to przyjdą sobie, usiądą na ławeczkach, których trochę jest tutaj poustawianych, prawda? Także pozdrawiam z miejscowości Złockiec. Słowo Ziębiński, Pomorska Telewizja Narodowa. Dziękuję.